Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym vlogu opowiem, co się działo w tym tygodniu i dlaczego chciałam zbojkotować ASOSa. Tak, o tym też wspomnę. Lecimy. Zacznę od tego, że nie do końca w porządku czułam się z tym, że publikuję haul w takim okresie. Zresztą też pominęliśmy jednego vloga, nie chciałam publikować. A to był taki czas, kiedy no wszyscy, myślę, że wszyscy dostaliśmy sporego szoku. No i nie było nam zbyt do śmiechu, zresztą nadal nie jest. Ja się czuję trochę nie w porządku, publikując takie treści. Z drugiej strony otaczają nas takie wiadomości i takie okropne obrazy, że czasami chcielibyśmy od tego uciec, i dla mnie ta praca jest trochę taką ucieczką. Postanowiłam wrócić przed kamerę i z tego powodu bardzo się cieszę. Sprawia mi to ogromną przyjemność i pozwala mi trochę uciec od różnych problemów, które również miałam w swoim prywatnym życiu, ale jak wiecie, jestem wybiórczą ekshibicjonistką, więc nie wszystko Wam mówię. W każdym razie ewokracja jest dla mnie i pracą, i wielką przyjemnością, dlatego dalej będę tworzyć. W tym tygodniu, tak jak wspomniałam, pojawił się odcinek z Holem z Uli Popken. Nakręciłam go jeszcze przed tymi wydarzeniami, więc jak go publikowałam, to czułam ostry zgrzyt. Rzeczy zamawiałam z dużym wyprzedzeniem i powiem Wam, że nie żałuję. To był najlepszy haul i do tego jeszcze rzeczy casual, które teraz bardzo są mi potrzebne, ponieważ szykują paczki dla osób, które potrzebują. Zgłosiło się do mnie sporo ludzi, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców i wiecie, tak jak małe rozmiary są wszędzie dostępne i możecie dokupić czy bieliznę, czy cokolwiek w każdym sklepie, to tak w momencie, kiedy macie yy, ubrać osobę plusca i zwłaszcza, że tym się w ogóle nie zajmujecie, idziecie do sklepu i znajdziecie szoku, bo nie możecie nawet kupić majtek dla tej osoby. Dlatego yy, postanowiłam, no ogłosiłam, że pomogę. Zresztą wiecie, że mam sporo ubrań, yy, też dokupiłam, no bo się okazało, że potrzebujących jest dużo więcej w różnych rozmiarach. Więc razem z przyjaciółkami, z Darią, Agnieszką i Anią po prostu działamy i e, robimy właśnie te paczki. Zgłosił się do mnie osoby prywatne, które chciałyby przelać pieniądze, bym to jakoś rozesponowała, kupiła rzeczy i tak dalej. Słuchajcie, nie mogę takie rzeczy robić, też ze względów prawnych. Ale! W opisie filmu znajdziecie linki do sprawdzonych zbiórek, jeśli chcecie pomóc. Zweryfikowane, e, bezpieczne no i na pewno dzięki temu skuteczne. Zgłosiły się też dziewczyny prywatne z konkretnymi rzeczami, których akurat potrzebowałam. Buziaki Iga, Buziaki Ula, jesteście wielkie. Pomogłyście właśnie w tych pierwszych e, paczkach, które wyszły już do osób, które potrzebowały. I mega dzięki Madziow, że się zgłosiłaś jako jedna z pierwszych dziewczyn plus size do pomocy. Wielki buziak. Buziak Agnieszka Sierotnik robi świetną robotę. Tam też znajdziecie w opisie link, by wspomóc Agnieszka, bo ona robi po prostu naprawdę wielkie dobro. Dodatkowa mała zmiana na kanale: najbliższa seria Mierzymy będzie raczej. Bardziej każolowa, ponieważ chciałabym, by te ubrania później trafiały do właśnie osób, które tego bardziej potrzebują. dlatego trochę mniej błysku, a więcej rzeczy praktycznych. Przejdźmy do kilku rzeczy, które poruszyłam na InstaStory ostatnio na Instagramie, a nie do końca wszyscy wiedzą o co chodzi, i chciałam to wyjaśnić. Przez jeden dzień bojkotowałam Asosa. Brzmi absurdalnie, bo wiecie jak bardzo lubię ten sklep i ile razy pojawiał się już tutaj na ewakrację, no ciężko policzyć. Skąd to się w ogóle wzięło? Nie będę poruszać kwestii politycznych, bo nie czuję się do tego upoważniona, nie mam wystarczającej wiedzy i nie jestem żadnym autorem w tej kwestii. Oczywiście mam swoje opinie, które zachowam dla siebie. Ale są rzeczy, przy których trudno dyskutować, które są dosyć oczywiste. Kiedy giną ludzie, no to jest zło, to jest zło. I w momencie, kiedy jest osoba, która popiera to, co się dzieje. No, nie, no ja nie. No. Nie mogę, nie mogę po prostu milczeć, bo to jest nie dość, że okrutne, to jeszcze mega szkodliwe. Dlatego kiedy influencerka, Madam XXL, którą polecałam Wam tutaj, ponieważ jest plus-size'ową ikoną mody z Rosji, no wiecie, wtedy nie wiedziałam, jakie ma poglądy i co robi poza modą, ale dziś wiem. Dostałam cynk od jednej z Was eee, screena. Które mnie zmroził, po prostu mnie zmroził. Madame XXL jest osobą, która po prostu popiera to, co się dzieje, szerzy okrutne, fałszywe i szkodliwe treści. Ja rozumiem, że niektórzy mają problem z dostępem może do wolnych mediów w Rosji, ale to już przekraczało wszelkie granice. I tak się zdenerwowałam, że postanowiłam. Również odezwać się do asosa, który z nią współpracuje, bo no, chyba powinni o tym wiedzieć. Madame XXL umieściła również radosnego posta, że kontaktowała się z menedżerką z Asusa, która ją zapewniła, że ma pełne wsparcie jako klientka z Rosji do zakupu, do zwrotów i się nic nie zmieni. Od razu się jeszcze bardziej zdenerwowałam, ze względu na to, że wiemy, że wielkie firmy, marki wychodzą z Rosji w geście Solidarności. Również powiadomiłam Nike o tym, które wycofało swoje sklepy online. Rosjanie nie mogą w tym momencie robić tam zakupów, ale na SOSie są ich produkty, więc mogli bez problemu no dalej żyć jak żyli. Nie tylko ja się zdenerwowałam, pojawiło się dużo komentarzy, które były usuwane. Pisałem również wiadomości. No i dzisiaj słuchajcie: zrozpaczona, zrozpaczona Madame XXL, obrażona również, zbulwersowana, że no przecież menadżerka ją zapewnia, że wszystko jest ok. A no, Asuns wyłączył możliwość zakupów w Rosji. I to jest dowód na to, jaką moc mamy my, internaci co możemy zrobić. Jeśli widzicie, Złe zachowania, szkodliwe, krzywdzące, sprawiające komuś przykrość, reagujcie. Jeśli widzicie, że marka robi coś złego, komentujcie. Jak widać, olbrzymie firmy potrafią z dnia na dzień e, po prostu zmienić swój kierunek. Ode mnie to już wszystko. Pamiętajcie, że w opisie macie linki do zbiórek. I widzimy się w środę o 15 i w sobotę o 15, jak zawsze. Cześć!